Jubileusz rozpoczął się od mszy świętej, którą w intencji uczniów, pracowników i samej szkoły odprawił biskup Marek Solarczyk. Szkołę założył 30 lat temu ksiądz Adam Maj. Jestem bardzo zaskoczony, że tak szybko to minęło. Mamy ponad 2000 absolwentów naszych szkół katolickich, to jest duża grupa. I patrząc już na pewne osoby, które rozpoznaje, a inne nie rozpoznaje, to jest radość, że wyrosło pokolenie, które poszło w świat. Rzeczywiście poszło w świat, bo pracują, działają w Polsce, ale też poza granicami. Duża satysfakcja. Po mszy świętej w kościele przyszedł czas na wspomnienia wydarzeń ostatnich 30 lat. Wspomnieniami dzielili się ksiądz Maj i ksiądz Mirosław Prasek, długoletni dyrektorzy liceum. Nie zabrakło też wspomnień i opowieści absolwentów szkoły. To bardzo cieszy, że szkoła zaczęła takiego profilu humanistycznego, ale rozwinęła się na wszystkie inne, które dzisiaj posiadamy. I okazuje się, że w tym temacie również zdajemy bardzo dobrze egzamin, bo matury są pięknie zdawane. A w tym roku mieliśmy jako jedyna szkoła w mieście 100% zdawalności, więc cieszy to, że szkoła się rozwija i pozostaje nadal na, że tak powiem, podium naszego miasta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i placówek oświatowych. Po części oficjalnej w murach liceum odbyło się spotkanie absolwentów i kadry, która tworzyła je przez ostatnie 30 lat. Każdego absolwenta noszę w sercu, bo wszystkich do pewnego czasu mogłem zawsze uczyć i z ostatnim rocznikiem mieć ten kontakt. Przez 16 lat jako prefekt uczyłem wszystkich. Potem już szkoła się rozrastała, musiałem się dzielić z innymi, ale to naprawdę już duża rzesza absolwentów i miło jest zawsze spotkać ich i noszę ich w sercu. To jest też odpowiedzialność, prawda, że się wysyła i potem zobaczy się owoce swojej pracy. Czasami porażki, ale również, jak to mówi się, wychowanie przez porażki też jest. Ale no wszystko jest to piękne, w tym szczególnie jubileuszu. Jest za co Panu by dziękować. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia świętego Filipa Neri powstało w 1991 roku i do tej pory pozostaje pierwszą i jedyną tego typu placówką w Radomiu. Do szkoły uczęszcza około 200 uczniów, a fundamentem szkoły, jak możemy przeczytać na stronie, są wartości ewangeliczne, wyznawane przez rodziców, uczniów i grono pedagogiczne, co sprzyja spójności kształtowania postaw młodzieży.